Jakub, jeśli mógłbyś w ogóle nie spać, to co byś zrobił z zaoszczędzonym czasem? Myślę, że bym poczytał książkę albo poszedł pobiegać gdzieś do lasu. Czego nikt nigdy ci nie wytłumaczył i sam musiałeś się dowiedzieć? Że Święty Mikołaj nie istnieje. Miejsce, w którym nie byłeś, a bardzo chciałbyś być, to? Karaiby. Powiedz stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami, albo bez nóg. Na co zawsze brakuje ci czasu? Żeby dobrze zjeść, żeby dobrze sobie ugotować i dobrze zjeść. A czego byś nigdy nie zjadł? Po mieszkaniu w Bursie zjem wszystko. Jaki był najlepszy prezent, który dostałeś? Było ich wiele, nie pamiętam. Czego absolutnie nie możesz sobie odmówić? Pizzy. Na jakiej stronie w internecie tracisz najwięcej czasu? Staram się nie tracić, ale myślę, że to Facebook jednak na pierwszym miejscu. Jakie błędy językowe u innych denerwują ciebie najbardziej? Przyszłem, poszłem. Czego nie rozumiesz, a chciałbyś? Wydaje mi się, że rozumiem wszystko, ale nie wiem, nie wiem. Jaki jest twój ulubiony film? Aktualnie Dom z papieru, jako serial na Netflixie. Gdybyś miał gadającą papugę, to jakiego zdania byś ją nauczył? Nie wiem, ciężkie pytanie. Czy jest coś, za czym wszyscy szaleją, a ty nie przepadasz? Nie potrafię powiedzieć. Co można naprawić trytytką? Wszystko. Dokąd tupta nocą jesz? Do lasu. W wykonywaniu jakiej pracy byłbyś kompletnie do niczego? We wszystkim jestem dobry. Horror czy komedia? Horror. Kto wygra, ludzie czy maszyny? Maszyny. Kiedy powiesz sobie dość? Nigdy. Dziękuję, wszystko. Dziękuję.